Tomasz Pajęczek, witam Państwa. Zapraszam na wpajęczynie pytań. Dziś gościem programu jest Piotr Szymański, prezes Towarzystwa Upiększania Miasta Wrocławia. Cześć Piotrek. Dzień dobry, witam Państwa. Piotrek, od kilku miesięcy TUMF walczy o to, by jawne były dokumenty, które stadionowa spółka podpisała z firmą doradczą SMG. Te dokumenty do dziś nie są upublicznione. Tymczasem przed tygodniem prezes stadionu poinformował, że stadion wypowiedział umowę firmie SMG. To dwa pytania do Ciebie. Dobrze, że tak się stało i czy dalej będziecie walczyć o to, by te dokumenty były jawne? To jest tak, że w ogóle ta cała sytuacja jest niesamowitym zaskoczeniem. To znaczy, rzadko się spodziewamy, jak wnioskujemy jakąś informację publiczną, że najpierw dostaniemy odmowy i otrzymania, a następnie okaże się, że jednak od 2 lat dzieją się jakieś nieprawidłowości. Stadion decyduje się, żeby nie płacić za dwa lata, za materiały, które otrzymuje od SMG, a może nie otrzymuje, bo nie wiemy przecież, bo nie zostały ujawnione. I ciekawi nas przede wszystkim, czy w ogóle doszłoby do tej sytuacji, albo w jaki sensie by doszło do tej sytuacji, gdybyśmy nie złożyli tego wniosku. Natomiast zdecydowanie podejrzane jest to, że te dokumenty nie są ujawniane w takiej sytuacji, kiedy szczególnie już powinniśmy jako społeczeństwo mieć dostęp do... Bo wy stoicie na stanowisku, że powinny, bo to środki publiczne. Bo to środki publiczne, ale one tym bardziej powinny być dostępne, jeżeli mamy sytuację, że mamy prawo podejrzeć do tego, że coś dzieje się nieprawidłowo w tej sytuacji, no bo nie jest to normalne zjawisko, że najpierw jest decyzja o wstrzymaniu płatności za 2 lata, a później rozwiązanie umowy. I wydaje nam się, że te dokumenty powinny być dostępne. My będziemy dalej starali się do tego doprowadzić. W tej chwili piłeczka jest w zasadzie po stronie spółki stadionu, ponieważ w wyniku wyroku sąd administracyjny skierował sprawę jakby do ponownego rozpatrzenia w związku z tym, że stwierdził, że stadion nie uzasadnił, dlaczego te materiały stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, a także podważał argumentację związaną z tym, że można utajnić ze względu na zdanie spółki zewnętrznej do finansów publicznych, że można utajnić te elementy, za które zapłaciliśmy ze środków publicznych. No i wy przekonywaliście, że prawie 2 miliony rocznie spółka wydawała na przekazywała SMG jako wynagrodzenie za doradzanie przy imprezach, które miały być organizowane na stadionie. Prezydent w naszym programie mówił, że to nieco ponad 600 tysięcy złotych. Wy czekacie na to, żeby to zobaczyć na piśmie? Chcielibyśmy zobaczyć te kwoty na piśmie, dlatego że po pierwsze to prawdopodobnie ta kwota się zmieniła. Nie wiemy kiedy tak naprawdę. Mamy powody, żeby przypuszczać, że przynajmniej przez te pierwsze 5 lat, od 2012 do 2017 roku, były to 2 miliony złotych. Ta kwota mogła się potem zmienić, chociaż znowu nie mamy tego potwierdzenia na piśmie. Nawet jeżeli, to w sytuacji, to nie zmienia tej gruntownej sytuacji, że wydarzeń na stadionie w zasadzie nie było, prawie nie było od tego 2013, powiedzmy, roku, z pojedynczymi wyjątkami. I wypadałoby zobaczyć, na co poszło te w perspektywie już kilku ładnych lat, od kilku do kilkunastu milionów złotych, w zależności jakie kwoty faktycznie tam były wydawane, ale nawet przy założeniu najmniejszej wartości tego, najmniejszego wariantu tych wydatków, i tak za te same pieniądze moglibyśmy bez większych problemów zbudować sobie na przykład kilka hektarów parku. To 3,5 miliona by wyszło wtedy. 3,5 miliona. To w założeniu, że cały okres było tylko 600 tysięcy, tak. A wiemy, że przez pierwsze lata były to 2 miliony złotych, więc nie wiemy tylko, czy ta zmiana nastąpiła w 2017, czy w 2018. Nie wiemy, kiedy ta kwota została obniżona, ale wiemy, że przez pierwsze lata to były 2 miliony złotych, więc 3,5 miliona to jest tylko ewentualnie minimalna za ostatnie kilka lat kwota, więc to są naprawdę, znaczy to nie są ogromne pieniądze w skali Wrocławia, ale w sytuacji, w której o te same pieniądze naprawdę ciężko muszą mieszkańcy walczyć w budżecie obywatelskim, to wypadałoby, żebyśmy mieli dostęp do wiedzy, na co zostały one wydane, szczególnie jeżeli potencjalnie mogły być wydane na koncepcje, które
nie były realizowane, albo nie były wystarczająco dobrej jakości, żeby były realizowane, albo nie było w ogóle planowane, że będą realizowane. Jasne. Zostawiamy stadion, przechodzimy dalej. Powoli kończy się przygoda Wozili z Wrocławiem. Tylko do końca kwietnia mieszkańcy i nie tylko mogą wypożyczać samochody elektryczne. Żałujesz, że ten projekt tak szybko się kończy, bo miał trwać 5 lat, a to tak nieco po 2 latach? To znaczy, na pewno wspaniałe w tym projekcie było to, że no byliśmy przez moment liderem, jeśli chodzi o taką elektromobilność w carsharingu w Polsce i też na świecie, dlatego że Wozila chociażby, no można powiedzieć, sprzątnęła zamówienie na kontyngent właśnie Nissanów, Leafów z Paryżowi, więc graliśmy wysoko w lidze. Natomiast ten projekt opłacałby się tylko wtedy, gdyby faktycznie w Polsce ruszył rozwój elektromobilności, bo on był, dźwignia na nim była tak skonstruowana, że miasto do niego nie dopłacało ani złotówki, co warto podkreślić. Udostępniało tylko miejsca parkingowe, plus zobowiązywało się udostępnić miejsca pod ładowarki elektryczne. No i te ładowarki elektryczne, to jest taka sytuacja, jakbyśmy mieli w kluczowych miejscach we Wrocławiu świetny dostęp do stacji benzynowej, prawda? To jeżeli by ludzie przyjeżdżali samochodem i parkowali w tych miejscach wyznaczonych i tam sobie ładowali, powiedzmy, obok tych miejsc, albo w takiej sytuacji, że byłyby jakieś dodatkowe miejsca tylko przy tych ładowarkach dla Wozili, to jeżeli oni by tak ładowali sobie auta, to mielibyśmy sytuację, że byliby na zdecydowanym plusie. No ale niestety, to też powiedzmy sobie uczciwie, że nasze źródło węgla nie jest szczególnie niskoemisyjne, znaczy źródło prądu nie jest szczególnie niskoemisyjne, więc w czyli każdym razie... generalnie rozumiesz decyzję o wycofaniu się firmy z tego projektu, bo stało się to nieopłacalne. Rozumiem, dlaczego stało się nieopłacalne, tak powiem. To znaczy, że ten fundament tej dźwigni, w wyniku której to miało się jakby samofinansować albo domykać finansowo, nie został spełniony, to założenie zostało spełnione. Rynek elektromobilności w Polsce się nie rozwinął na tyle. A jak myślisz, jak to się może przełożyć na takie zachęcanie mieszkańców do przesiadania się właśnie na samochody elektryczne? To znaczy, trudno powiedzieć w ogóle, czy w Polsce jest duży sens zachęcania mieszkańców do przesiadania się na samochody elektryczne. Gdybyśmy mieli tak, że większość energii elektrycznej pochodzi ze źródeł odnawialnych, to byłoby oczywiście sensowne. Ale w tej sytuacji wydaje się, że znacznie sensowniejszym jest zachęcanie do przesiadki na inne środki transportu, szczególnie właśnie niesamochodowe. I chyba w tym kierunku warto by było pójść. Tym bardziej, że też nie wygląda właśnie na to, żebyśmy zaczęli masowo kupować samochody elektryczne w Polsce. Spójrzmy teraz chwilę na wrocławskie tramwaje, które średnio wykolejają się co 3 dni. W zeszłym roku ponad 100. W tym roku można obstawiać u jednego z bukmacherów, czy tych wykolejeń będzie 100 czy więcej. Mniej niż 100 czy więcej. Jak ty byś typował? No patrząc na to, jak wyglądają dane, trudno się spodziewać, że będzie mniej niż 100. Czyli ta tendencja zostanie utrzymana? Znaczy, to z tym się wiąże kilka problemów. To znaczy, bo jakby pewne efekty tego, że poprawiamy jakość torów, one są obserwowalne w czasie. Więc jeżeli teraz zaczyna się ten program naprawy torów, który ogłosił prezydent... Tak, 80 milionów rocznie. Tak, to pewnie spadki wykolejeń zobaczymy dopiero później. Nie od razu w momencie, w którym to zostanie wykonane, prawda? Tym bardziej, że to będzie łatanie odcinków, które są bardzo awaryjne, no ale jednak łatanie odcinków. To nie będą jakby wymiany torów na całym ciągu. I też nie zawsze są potrzebne, ale to, co jest ważne, to, że w sytuacji, kiedy łatamy tory, to takie spawania, takie interwencjonalne naprawy, one powodują, że inaczej rozkłada się ciężar tego tramwaju na szynie, więc wprawdzie naprawiliśmy go w jednym miejscu, ale ta szyna przez to, że ten ciężar się inaczej rozkłada, zaczyna pękać w innym. I w pewnym momencie to jest taki wyścig z czasem, ale ten nacisk na szynę prędzej czy później stanie się tak nieprawidłowy, że ta szyna będzie coraz częściej pękać. Czyli według ciebie to są takie doraźne naprawy? Znaczy, to nie jest tak, że wszystkie z tych napraw są doraźne oczywiście. Nie? Tak naprawdę pewnie większość nie będzie doraźna. Natomiast takie
Jest to daleki od takiego, od tego, co w normalnym zachodnim mieście byśmy nazwali procesem utrzymania jakości torów, w którym się planuje te naprawy, te wymiany torów też na lata, na całe lata do przodu. I to też jest związane z pewnym charakterem rynku stali, na którym interwencyjny zakup tych szyn jest dosyć drogi, więc jakby te procesy się planuje długoterminowo. No i jakby do powrotu do takiej normalności w dbaniu o infrastrukturę i utrzymywaniu infrastruktury może nam zająć no nawet dekadę po tym, jak przez 16 lat Rafał Dudkiewicz nie doinwestowywał. A prezes NBK mówi, dajcie mi 3 lata i po 3 latach zobaczycie efekty. To znaczy na pewno zobaczymy jakieś efekty po 3 latach. To byłoby wręcz skandaliczne, gdybyśmy po 3 latach remontów nie zobaczyli żadnych efektów, ale też trzeba powiedzieć, że te 3 lata to nie jest... Ale po prostu wychodzenie z tej zapaści będzie trwało dłużej niż 3 lata. Znaczy doprowadzenie do takiego normalnego stanu zarządu, zarządzania tym, jak wygląda jakość torów, to będzie trwało dłużej niż 3 lata. No i też mówmy się, że 3 lata to jest bardzo zła wiadomość dla mieszkańców, bo każdy miesiąc wykolejeń pozbawia, czy zmniejsza zaufanie mieszkańców do transportu zbiorowego. I no, to nie tak powinno wyglądać. To znaczy, oczywiście mam duży szacunek do tego, że do władz Wrocławia, że w końcu ten problem zaczął być rozwiązywany, no bo był ignorowany przez 16 lat, ale to dalej nie jest dobra wiadomość. W sytuacji, kiedy staramy się o to, żeby mieszkańcy zmienili nawyki mobilnościowe, żeby się przesiedli na tramwaje, a tramwaje wykolejają się tak często i perspektywa naprawy jest właśnie za 3 lata, no to są fatalne informacje. Tym bardziej, jeżeli sobie popatrzymy jeszcze na to, co się stanie potem. To znaczy mamy w tym wieloletnim planie inwestycyjnym, najprawdopodobniej będziemy mieli w tym wieloletnim planie inwestycyjnym konieczność wydawania pieniędzy na remonty mostów. A większość tych mostów, które idą do remontu, mają tory tramwajowe. Więc ta poprawa, którą zobaczymy w efekcie poprawy, tak naprawdę przywrócenie stanu sprzed awarii, tak? Czyli jakby nie jest poprawa w takim sensie, że nie podnieśliśmy jakości komunikacji zbiorowej, tylko przywróciliśmy jej stan sprzed zapaści. No to ona za chwilę będzie skonsumowana w tym, że będziemy musieli objeżdżać mosty, które będą remontowane. Mamy do remontu most Sikorskiego, mamy do remontu most Uniwersytecki, mamy do remontu most Grunwaldzki, więc no, poczujemy te zmiany. To nie będzie tak, że po tym remoncie torów nagle po tym remoncie torów zaraz się pojawią kolejne bariery, które znowu uderzą w jakoś w obraz komunikacji zbiorowej i w to, jak jest odbierana społecznie. I to są bardzo złe wiadomości, jeśli chodzi o ten taki cel miasta i nas wszystkich, żebyśmy jednak podróżowali mniej samochodami. To teraz znowu o stadionie, ale trochę bardziej o bezpieczeństwie, bo znamy już wyniki miejskiego audytu po meczu Śląska z Legią, kiedy to kibice urządzili sobie pokaz fajerwerków, a w konsekwencji czego stadion później został zamknięty. Teraz ma być stadion bardziej szczelny. Mają być od następnego spotkania wdrożone nowe procedury. To przejmowanie, przekazywanie stadionu organizatorowi będzie się odbywało nie 4 godziny przed meczem, a od 8 do 12 godzin. Policjant ma być oddelegowany do pracowników, którzy zawiadują monitoringiem na stadionie. Pomieszczenie, gdzie kibice do tej pory mogli, z którego mogli korzystać, ma być zamknięte. Myślisz, że to coś pomoże, zmieni? Dla mnie największym problemem z tym meczem było to, że to był taki mecz, po którym naprawdę była szansa na to, że się zmieni pewien PR-owy obraz i Śląska Wrocław, i stadionu. A dlaczego? Bo jak się popatrzy na to, co się działo w mediach społecznościowych, wielu ludzi, którzy nie chodziło do tej pory na mecze Śląska, kupiło bilety albo dostało je od pracodawców, no była tak, widać było, że był taki zryw, tak? Miał być rekord frekwencji na stadionie. Tak, za 2019, no i był. I właśnie przy okazji tego rekordu udało się bardzo efektywnie zepsuć obraz stadionów, czy takiego poczucia, że mogę teraz z rodziną przyjść na to wydarzenie i spędzić miło czas, prawda, na meczu Śląska. Tylko w tym meczu i tak nie było wyniku, bo kibice z reguły po przegranym meczu
niekoniecznie tak, wracają na stadion. Tylko problem też był taki, że wielu z tych kibiców nie dotrwało do nawet końcówki tego meczu, mhm. prawda? I to jest jedno z gorszych, tak, no tego się nie spodziewamy, tak, że pójdziemy na jakieś wydarzenie sportowe i będziemy musieli z niego Jasne. Wyjść, zanim się skończy. Ale czy teraz jest szansa na to, że coś się zmieni? Pod tym... Problem jest taki, że trudno powiedzieć. No chcieli, fajnie by było, jakby się zmieniło, ale ostatecznie no to praktyka pokaże. To znaczy, mhm. ważniejsze jest nie to, że mamy jakiś plan, tylko mhm. ważniejsze jest to, żeby nam się udało pokazać w serii wydarzeń sportowych, w serii meczów Śląska, że wszystko jest okej. Okay. Wracajcie na stadion. I to jest jakby, to jest kluczowe. To znaczy, żeby w jakiś sposób zaradzić temu efektowi Jasne. Negatywnemu po ostatniej sytuacji, mhm. bo trudno powiedzieć, czy oddelegowanie jednego policjanta wystarczy, czy powinno być dwóch, a może powinno być tak, że po prostu ludzie, którzy już kiedyś złamali zasady, nie są w ogóle wpuszczani na stadion, prawda? To jest jakby, czy w ogóle powinniśmy, no nie wiadomo, co zadziała skutecznie. Mhm. Jeżeli co proponują dzisiaj władze jako procedurę, jako nową procedurę mhm. zadziała, no to byłoby super, bo to Piotrek, na koniec jeszcze jedna sprawa. Ponad 1500 podpisów pod waszą petycją internetową do prezydenta Wrocławia w sprawie odtworzenia fontanny Neptuna na placu Nowy Targ. To jest technicznie możliwe? Tak, to znaczy to jest w ogóle fenomenalna opowieść, dlatego że że dużo tej fontanny się uratowało. To znaczy mhm. ona była oczywiście zniszczona po wojnie, tak, ale jeszcze po wojnie stał cokół. Mhm. A te fragmenty miałyby zostać wykorzystane przy odtwarzaniu tej fontanny? Być może to czy jest tylko posłużyć. To jest decyzja w ogóle. Mhm. My byśmy chcieli, żeby została przywrócona fontanna w wariancie historycznym. To mhm. znaczy z kamienia, możliwie jak najwierniejszym, jak najwierniej przypominająca oryginał. Czy to jest tak, że da się wykorzystać jakieś elementy, które zostały ratowane? Być może się da. Część z tych elementów stoi już w różnych miejscach we Wrocławiu, na przykład mm-hmm. w Parku Staromiejskim jest kawałek tej fontanny, stoi jako osobna rzeźba. I być może się to da wykorzystać, być może da się to wykorzystać w taki sposób, że uzupełnione zostanie kamieniem innego koloru w takim i na przykład łączenia zostaną zaznaczone na złoty kolor, jak w tym japońskim mhm. stylu kintsugi, prawda, który co być może byłoby jakimś kompromisem między argumentami nowoczesnymi, argumentami rekonstrukcyjnymi, ale my na razie stoimy na stanowisku, że najlepiej by było, gdybyśmy dostali w miarę wiarygodną rekonstrukcję, żebyśmy dostali... A jak miasto zapatruje się na ten wasz pomysł? Trudno powiedzieć. Znaczy słyszymy różne głosy. Słyszymy głosy negatywne związane z dużym parciem na to, żeby stworzyć tam coś nowoczesnego. Słyszymy też głosy, że dziwne, że ten plac teraz jest nowoczesny, to nie powinno być tam Neptuna, a przecież sam projektant tego placu, tej nowej formy, założył, że tam będzie Neptun i przeznaczył dla niego przestrzeń w środku tego placu. I w tych oryginalnych jego projektach no jest założenie, że ten Neptun kiedyś wróci. No i też jak się patrzy na to, co się pojawiło w konkursie na fontannę w ostatnich latach, to nie są to rozwiązania, które byłyby aż tak atrakcyjne naszym zdaniem, jak przywrócenie historycznej atrakcji, jaką był Neptun. Też oczywiście ważne jest też to, żeby powiedzieć wprost, że to nie jest tak, że od samego Neptuna ten plac zacznie znowu być funkcjonalny. Znaczy tam ewidentnie popełniono wiele błędów przy tym placu i to, że parking jest tak, że parking zaczyna się tak wysoko, że nie można tam w zasadzie posadzić drzew, a zieleń w donicach no nie spełnia tej funkcji tak bardzo, jakbyśmy chcieli. To, że ciągle jeszcze nie ma pawilonu usługowego, który też był planowany przy tym placu. No i że ten plac jest ogólnie patelnią w efekcie tego, prawda? Mm-hmm. Że jest po prostu nagrzanym betonem w lecie, na którym się wcale nie spędza miło czasu. No i też teraz z punktu widzenia katastrofy klimatycznej no jest już w ogóle jest skrajnym błędem projektowym to, że tam nie ma ani wody, ani zieleni. I no dobrze było coś z tym zrobić. Nam się wydaje, że no ten Neptun byłby dobrym startem do tego, bo też nie wiadomo jak długo będzie okazja, żeby coś z tym zrobić. To znaczy no mamy te materiały, mamy je trochę skatalogowane, no bo dr Małachowicz zebrał i skatalogował te materiały na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej. No i
No jest dobra okazja, żeby coś z tym zrobić, tym bardziej, że jest wola. Jeżeli tam postawimy inną fontannę, no to wtedy już będzie dziwnie rekonstruować Neptuna w zupełnie innym miejscu. Patryk, będziemy przeglądać się sprawie Neptuna. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu. Państwu dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.